nie wiemy, jak się do tego dobrać. Próbuję tutaj cebulę zgarnąć. Nie jest to łatwe. Widoki ładne, nie? Z tej wieży jest idealny widok. Tak? Wszystko widać. No to super. No hej. No hej. Dotarliśmy do Macedonii. W sumie to było tylko jakieś 5-7 km od takiego miejsca w Albanii, w którym staliśmy. I nazywa się to Monasterz Święty Neum. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Restauracja Ostrowo, bardzo klimatycznie tu, fajna woda, dużo ludzi. Zobaczymy, może później wejdziemy. Można sobie popływać łódką. Jest mega czysta woda. No, bardzo ładnie. No, Serenko. Serenko, pozdrawiamy. Dzięki za polecajkę. Okay, I should say in English. Serena, thanks for tell us about this place. Many greetings for you. Piękne te parki tutaj mają. Można sobie posiedzieć. Szkoda, że z psami tu nie można wchodzić. Musieliśmy mi się zostawić w samochodzie. Ale fajnie, bo stanęliśmy pod samym cieniem. Pod samym cieniem? Znaczy pod cieniem. Nie, pod drzewem. W cieniu pod drzewem. W cieniu pod drzewem. Pod cieniem. Jarek, polski trudny język. Bardzo trudna. Po ostatnich 3-4 miesiącach, jak nie byliśmy w Polsce, to trochę trudna język. No ja pierdzielę. To... Ale woda. No, kryształ. A z tamtej strony nie ma. Nie ma, bo to wszystko, wiatr idzie w tamtą stronę. I te wszystkie najgorsze rzeczy to tam czyli lądują. Czyli zielaninę w sumie, nie? A no. To jest przepiękne, cudownie, zadbane. I tak wcale jak na niedzielę, to jest ludzi. No, ale nie ma tłumów takich. Tak normalnie jest. No. O, drony. Drony już latają. Ale Jarek. Ile to drzewo ma metrów? A, więc 20 metrów. Ja pierdzielę. Czy widać?
monastir. Aha, da. Un tad si bilet mi ha pagio. Na, se bonjolla, ma bonjolla, ma gente telefono intensa, bonjolla. Pele, ha. Na, se te ne puoi. Capo di là, vai, capo di là. Z powiami. Aha. Tu jest napisane ostrzeżenie, że mogą cię zranić. Aha. A faktycznie one są tutaj na wolności, zobacz. Piękne miejsce. No. No. Przepiękne. Wszystko. Ona się płakuje. Co proszę? Za co zapaliłeś świeczki? Nie wiem, tak zapaliłem, bo zgasła. Co? Iwonka siedzi na swoim dronie. Wygodne? Z wszystkich swoich podwładnych. Tu sprzedają obrazki Matki Boskiej. No. A tu sprzedają skarpetki. Jedne skarpetki, drugie skarpetki. Taka odskocznia mała, nie? Ręcznik można kupić sobie na przykład. O, super miejsce na takie tam, na taką sprzedaż. No tak. Interes kwitnie. Co to jest? Studnia. Ale głęboko. No jest. Tu Macedonia, a stamtąd przyjechaliśmy Albania. Tak, na granicy poszło gładko. Praktycznie nas nie sprawdzali. Nie, o tylko dwie otworzyli, na albańskiej, a macedońskiej. Pani się zapytała, czy mam coś do odslenia. Powiedzieliśmy, że nie i powiedziała, okej, miłego dnia. No. Ale miejsce cudne, naprawdę. No piękne. Jedynie co żeśmy na razie zapłacili, to za parking 2,5 euro. I tutaj wstęp był za darmo. No i chodzimy sobie po całym tym parku. Jest dużo restauracji. Może gdzieś pójdziemy na jakieś piwko. Nie?
Nie. Dlaczego? Bo ustaliłam dzisiaj granicę graniczną ceny piwa. Ale jesteś w innym kraju, musisz wziąć poprawkę. Ale dla wszystkich krajów. Aha. 10 zł max za piwo. Niestety tu jest 12, tak? Tak, 12,50 przeliczałem. I dlatego wyciągnę swoją puszkę z kampera. A, ty cwaniaro. No tak, zimne mamy w lodówce. Jeszcze albańskie piwo. Weźmiemy sobie na plażę, pójdziemy. Mamy Tiranę i Elbara. Trzeba psykać z ciekawości, co tu dają do tego, do Populandii. No, pewnie. Rybkę byśmy dzisiaj zjedli. Na szczęście mąż podobno robił dobre kanapki. Tak, bardzo dobre zrobiłem. Ale Iwonka, trzeba tutaj zjeść, bo tu są pstrągi podobno przepyszne, najlepsze jakie są. Ale to są niezamulone i są podobno najlepsze jakie są. No bo wiesz o co chodzi, no. Tak, ale dopiero wjechaliśmy nad to jeziorko. No tak. No. Gdzie? O, jest par. Patrz, przeganiają go. Już za zamki wiecie. Halo. A plejnie ratoflej to mocy i tam się. Mógłby się rozłożyć. Nice. No to podejść bliżej, to ci się rozłoży zaraz, rozpierze ci się. Piękny. Wow. No piękny ptak. A boi się trochę ludzi. Pewnie go skubali nieraz. No, pewnie znaleźli się tacy. Ciekawe dokąd płyną tymi statkami. Czy płyną na stronę albańską, czy nie? Pewnie pitna. Dobra? No pycha. No dobra, niech ci będzie. Będziemy szli gładką teraz. Gdzie? Przy brzegu, nie wiem, zobaczymy. Gdzie jesteśmy? A w Ochrydzie. Powiedziałeś tak? A nie, no jesteśmy w Ochrydzie, przy Starym Mieście. Idziemy właśnie przy jeziorze. Taką gładką. Ostatnio w tamtym roku żeśmy tu nie trafili. Nie. Całkiem dzisiaj przypadkowo. Zobacz, jak mi się idzie. No ona się boi chodzić po takich dechach. Ale ciekawe miejsce. Ochryda. Nie ma tak dużo turystów. Nie ma. Jest lipiec. Jest 9 czy 10, tak? Jakoś tak? Nie. Lipiec? Dzisiaj jest chyba 12. Już 12? Ale mi ten czas leci. No i za dużo turystów to nie ma. Ale jezioro jest przepiękne. Jest dużo wycieczek. Jak i w dzień, jak i tak i w nocy. Nocą też można wypłynąć na środek jeziora. Zjeść jakąś kolację. Jest fajny statek taki. Wypływa się na środek jeziora ze ślizgawką dmuchaną. I tam jakieś jedzenie podają w tej cenie. Około 20 euro to kosztuje na osobę. Jakiś lunch. I cena. No i ile to? 4 godziny? 5 godzin. Taka wycieczka.
No my nie pójdziemy, ponieważ mamy psa, nie zostawimy jej na 5 godzin w samochodzie. Misia jak dziwnie chodzi. Łapy szeroko. Misia, wszystko ok? Morda. No widzę właśnie. No te deski robią rewelacje. Robią robotę, nie? Iwona. No i już. Słychać polski język. Sympatyczne miejsce do opalania, popływania. Można taką łódeczką się przepłynąć, kosztuje to 10 euro. Ja nie wiem, czy tam nie ma wyjścia właśnie gdzieś. I... W jaki sposób? To jest Miśka. W jaki sposób miało być to wyjście? Nie wiem jeszcze, ale zaraz się przekonam. Co to było? Tylko się przestraszyła psa. Aż się obudzała. Ja wziąłem Miśka, ty nawet nikim się nie interesujesz. To idziemy do centrum. Idziemy do centrum. Idziemy coś zjeść. Tak zwane czewapi tu mają dobre. Pamiętam w tamtym roku się zajadałem tym. Takie mięso mielone właśnie. Z warzywami. Bardzo dobrze pamiętam. Tutaj można odczuć, że ludzi jest sporo, nie? Takie ice creamy. O, ice creamy. Mamy lody. Jesteśmy w restauracji w Kusno. Byliśmy tu pierwszy raz. Tak, w restauracji. Tak. Jesteśmy tutaj drugi raz. Jesteśmy trzeci dzień. Trzeci dzień już, nie? Czwarty. Trzeci. No, dwie noce, trzeci dzień. I dopiero pierwszy raz jesteśmy w restauracji. No, masakra. No, bo tak nas obciągały tak ważne sprawy, tak było super wczoraj, fajny dzień spędziliśmy, że nie było nawet okazji, żeby iść do restauracji. Tak, a jeszcze mamy wiaderko rybek do zjedzenia. Które musimy zjeść dzisiaj. A no. Restauracja się nazywa Wkusno, czyli smacznie. Tak. Zamówiliśmy... W tamtym roku byliśmy. Tak jest. Było bardzo pyszne. Jest piwko już pani podała.
i fajnie tutaj na nas pada taki deszczyk spuszczony jakiś, nie wiem jak to się nazywa, taka mgła wodna. Jarek, zobacz co za przeciwko. O, rowerowy. A tego szukaliśmy. I prawie byśmy to ominęli. No, dokładnie. Może będzie rączka do gazu. Niestety rower nam padł i wąki. Ale piwo mają pyszne. Widzę po twoich oczach, że się załamałaś. No. Co takiego się stało? Trochę dużo tego. No, mamy taką sałatkę. Zaczęliśmy od takiej sałatki i... Muzyk przyszedł. O. Tutaj to na talerzu. A to na nasze, to jest nasze jedzenie. Nasze jedzenie. 50 dinarów. Tak. Podamy tam później, ile to kosztowało. Tak, z tą sałatką, z szopską i z dwoma piwami. Mieliśmy około 90 zł. Tak, coś koło 90 zł, ale tu jest i ser, i kurczak, i czywapi, frytki, sałata, no jest tego naprawdę dużo. Ja tam jem. Musi Iwonka powiedzieć pierwsze zdanie, czy jest to dobre, czy nie. Ale ja cię prosiłam, żebyś mnie ciągle nie nagrywał, jak ja jem. Ja nagrywam twoje jedzenie, Iwonka, teraz. Uwaga. I co? Pycha. Pycha. No i tak wygląda. O, jakie dobre. No, to jemy. Smacznego. Naprawdę nie wiemy, jak się do tego dobrać. Próbuję tutaj cebulę zgarnąć. Nie jest to łatwe. Ale naprawdę jest pyszne. Fajnie podane. To jest taka taca drewniana. I ser jest pyszny. Z tej sałatki, nie? Rewelacja. Smacznego. Dziękuję. To się nazywa zamek w Ochrydzie. Zamek w Ochrydzie. W Ochrydzie. W Ochrydzie. Nie w Ochrydzie. Zamek w Ochrydzie. Jak to się nazywa? Iwonka, idzie teraz? Idziemy na tą wieżyczkę, co? No tam idziemy się przyjąć, tam jest się wspina szyna wieży taką. O. Fajnie to wygląda. W lewo. No. Mówiliśmy, że jak trzeba płacić za wstęp, to nie chodzimy. No, ale jednak zapłaciliśmy, bo... Bo jesteśmy w euforii. Tak. I myślę, że to będzie piękny widok zaraz. A ja nie z tego powodu mam euforię. Czemu? Że naprawione są rowery. A. Bo tak inaczej byśmy tu nie wjechali. No nie. Ani nie weszli. Nie, no jakbyśmy nie weszli. Nie no, może byśmy weszli. Byliśmy. Byliśmy, no. Tak, jutro idziemy w góry, na ponad 2000 metrów, a to mówisz, żebyś tu nie wszedł. To ja sama nie idę. Może pójdziemy na prawo, nie na lewo. No to pójdziemy później. Bilet tutaj kosztuje 120 dinarów ochryckich. Ochryckich, ja mówię, tak. Macedońskich dinarów. No. W liczeniu na nasze 10 zł, prawie bym się zabił. O, jakie schody. O, super. To jest dla mnie. Powinno być czerwone i zielone światło z góry i na dół, nie? Jarek, to idę. Ale masz nogi, Iwona. Fajne? No, super. To chyba winda była. To chyba winda była, nie Iwona?
kwiatek liczny. No tak koło 20 ma, no. Nie ma więcej. Rano się kąpałem, przy tym wietrze wyszedłem, a czyli tak, taki ostry wiatr był, rano lodowaty. Był tak, lodowaty tak. Był wiatr. O 9 rano się kąpałem. No ja chciałem właśnie wejść, ale stwierdziłem, że nie wchodzę. No nie, faktycznie było rano zimno. Ja w ogóle bo Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Iwonka, dajesz radę, widzę. A ja się nie mogę. Nic. Tylko po prostu... Iwonka się pozbyła wszystkich swoich lęków. Nie, szczurów się nadal boję. Ale może dlatego, że tylko jednego widziałam. No, kondycha będzie. Ale ta flaga wielka. Iwona, nie chowaj się, widziałem. O, windy nie ma. Windy nie ma, zabrali. I co teraz? Nic. Widoczek fajny stąd. Pić mi się chce. Chyba piwo mam, na piwo mam ochotę. Że nie będziemy płacić. No. Jakby było więcej niż 10 zł? O, tak do przejścia to jeszcze. Czekaj, dycha to jeszcze. 12, nie? No, tak. 12, bo 300. No, ale jakby już trzeba było tutaj z 25 zapłacić, tak gdzieś tam byliśmy, w którymś gdzieś tam kraju, nie pamiętam w jakim. No to już za dużo, nie? Tym bardziej, że w tych zamkach już troszkę widzieliśmy. Najładniejsze w tych zamkach to jest panorama. No. Panorama. Coś schody mi się skończyły? No, takie jakieś wybrakowane.
widoki ładne, nie? Z tej wieży jest idealny widok. Tak? Wszystko widać. No to super. To jezioro Ochryckie jest bardzo duże i czyste. To the start.